Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A dzisiejszy mecz komentują mówiący te słowa Tomasz Smokowski oraz wspierający mnie, siedzący obok, Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. I tracą piłkę. Zieliński. Na pewno będziemy się dzisiaj przyglądać grze Piotra Zielińskiego. Co może tutaj pokazać? To prawda, ale popatrzmy, bo mają okazję. Gol! Bramka! Biało-czerwoni trafiają do siatki! Podelektujmy się tym! Ręce same składają się do oklasków. To wspaniała dla nas chwila! Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. A Krzysztof Piątek wpakował piłkę do siatki z zaledwie kilku metrów. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Prowadzą zatem 1-0. Piotr Zieliński. Piłkę otrzymał Krzysztof Piątek. Ładny fragment gry. Próbują rozklepać rywali, znaleźć lukę. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Ależ teraz przegląd pola. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Gdyby tego nie przejął, byłoby naprawdę groźnie. Utrata piłki. Podanie do Krzysztofa Piątka. Czy wykorzysta tę okazję? Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. I bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. No i teraz zrobił prezent rywalom. Nie może chybić! I udana interwencja. Głęboka ta centra z narożnika. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Marin. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Podanie do Zielińskiego. I odegranie do Piątka. Strzela Piątek! Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada.
Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. Dośrodkowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. Zieliński. I Krzysztof Piątek. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Tylko minuta dodatkowego czasu. Bednarek. Klich. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Piotr Zieliński. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Mann. Nie utrzymują się przy piłce. Piotr Zieliński. Klich. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Polska w natarciu. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Centra w pole karne. Dobre wycofanie ze skrzydła. Klich. Zieliński przyjmuje piłkę. Piłka krąży jak po sznurku w poszukiwaniu jakiejś... Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, po to jest ławka. Teraz z rogu na 11 metr. Nie patycz, piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Reakcja trenera świadczy o tym, że wie, jaką okazję zaprzepaścił jego zespół. Dwie bramki przewagi dałyby im względny spokój.
Rozejrzał się, może dośrodkowywać. Cash. Klich. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Ale nic z tego. Spalony. Jednak spalony. Sam się zdziwiłem, bo wszystko było na styku, ale faktycznie. Zmiana teraz w ekipie Polaków. Bardzo dobra interwencja. Linetti. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Minimalny, ale jednak spalony. No, w pierwszej chwili sam go nie zauważyłem, ale rzeczywiście. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Krzysztof Piątek. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mamy przerwę w grze. Będzie wznowienie od bramki. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Pozostało już tylko 120 sekund. Marin. Jeszcze jeden. Ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównującą bramkę. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Poradził sobie z przeciwnikiem. Uderzenie, proszę Państwa! Nie może chybić. I udana interwencja.